Witajcie rodacy. Poszukujecie 60% bezprzewodowej klawiatury mechanicznej? Tezar ma dla Was kilka propozycji, a ja przedstawiam Wam ich najnowszy model TK63. Zapraszam do recenzji. Na froncie opakowania mamy polakierowany obrys produktu bez dodatkowych informacji. To z tyłu producent umieścił detale techniczne, ale też nie wszystkie, dlatego macie mnie. Urządzenie jest dobrze zabezpieczone na czas transportu, chroni je ruchoma tektura po bokach. W środku, poza daniem głównym, znajdziemy 1,5-metrowy przewód bez oplotu, który jest średnio sztywny i elastyczny. Ten służy zarówno do ładowania baterii, jak i komunikacji przewodowej. Jest biały, wyciąg do keycapów, jak i drugi do switchy, jako że jest to klawa typu hot swap. Nie zabrakło podziękowania za zakup, prostej instrukcji obsługi, jak i dwóch kartoników dla Windowsa i Maca z objaśnieniem skrótów klawiszowych. Nie zabrakło małego dongla z super szybkim bezprzewodowym połączeniem 2,4 GHz, no a ostatnim dodatkiem w wersji custom są białe keycapy. Tak wygląda GOAT TK63 od razu po wyjęciu. Zrobiony jest z mocnego plastiku dobrej klasy. Tutaj jakość, jak i spasowanie wszystkich elementów jest bardzo dobre, co nawet certyfikat wodoszczelności IPX4 potwierdza. Waga 620 gramów, więc jak na tak małą klawiaturę to sporo i bardzo dobrze, bo to świadczyć może o trwałości. Dodatkowo producent oferuje bardzo dużo kolorów na swojej stronie, więc każdy znajdzie odpowiedni egzemplarz pod swój styl. Pod spodem znalazły się 4 mniejsze antypoślizgowe elementy plus 2 ekstra na wysuwanych nóżkach. Po środku też widzimy przełącznik między trybem bezprzewodowym a po kablu. W naszym teście palca klawiatura wypadła dobrze. Marne szanse, by przypadkowo ją poruszyć na podkładce czy blacie. Na tyle jest wejście USB-C i to w ten sposób naładujemy akumulator o pojemności 3000 mAh, a bateria wystarczy na minimum 120 godzin rozgrywki bez włącznego oświetlenia, a z LEDami no to już zależy, ale mniej więcej co 3 dni trzeba będzie podładować urządzenie. Teraz zawsze pokazuję Wam klawisze funkcyjne, ale w tym przypadku każdy przycisk spełnia dodatkową rolę, a ta jest ukazana w trafnej ikonografice na keycapach, więc nawet instrukcja obsługi nie będzie Wam potrzebna, by znaleźć skrót od przewinięcia piosenki do otwarcia programu pocztowego czy wyciszenia Windowsa itd. Podoba też mi się design i kształt czcionki, jest prosty i bez żadnych udziwnień. Przyciski chodzą bardzo gładko i trzymajcie od razu test, jak brzmią. Pochwalić też trzeba oświetlenie, bo zastosowane LEDy są bardzo wyraźne, nawet za dnia i świecą równomiernie. Na ten aspekt składa się też zastosowanie puddingów PBT, czyli półprzezroczystych keycapów, i takie klawisze powinny być w każdej szanującej klawiaturze. Producent dał nam 15 efektów świetlnych i każdą z tych animacji gdzieś już widzieliście i na pewno znajdziecie odpowiednią dla siebie. Oczywiście można ustawić również jeden stały kolor. Mój egzemplarz jest wyposażony w brązowe gatreony, ale bez problemu możecie zamówić z czerwonymi, niebieskimi, czarnymi, a nawet żółtymi switchami tą klawę. Tutaj ponownie Tezar dał nam spory wybór, więc niezależnie czy jesteście hardkorowymi graczami, bądź wolicie tylko pisać, a może pół na pół, to spokojnie wybierzecie coś pod siebie. Jeżeli jeszcze nie znacie różnicy między switchami, to tu tabelka producenta wszystko ładnie wyjaśnia. Z oficjalnej strony możemy ściągnąć oprogramowanie i te posiadanie ma wszystko, czego byśmy chcieli. Każdy zatem przycisk możemy dowolnie zaprogramować, czy to pod skrót multimedialny, czy pod otwarcie jakiegoś programu itd. Zmienimy za jego pomocą podświetlenie z rozwijanej listy, dostosujemy także prędkość, siłę świecenia czy kierunek, o ile dana animacja coś takiego wspiera. Są także makra, no ale to już standard. Nie ma tutaj co prawda opcji zmiany częstotliwości próbkowania, ale te jest ustawione na sztywno na poziomie 1000 Hz. Może aplikacja nie wygląda szczególnie profesjonalnie, ale działa bez problemu i daje nam sporo możliwości. Pamiętajcie też, że apka jedynie jest dostępna, gdy mamy połączenie przewodowe.
Poużytkowałem jej 2 tygodnie, no i tak, po Bluetoothie możemy się połączyć z 3 urządzeniami jednocześnie, jak telefon, tablet czy telewizor. Z kompem również jest opcja takiej komunikacji, ale pamiętajcie, że musicie mieć na płycie głównie Bluetootha albo dokupić takiego małego dongla wpinanego w USB. Takiego sposobu oczywiście nie polecam do gier, gdzie liczy się każda sekunda, ale dlatego mamy opcję łączności po 2,4 GHz. Takim sposobem sprzęt w pełni nadaje się, by grać we wszystko, bo opóźnienie jest niewidoczne. Dodatkowo podoba mi się świetny feeling z klikania i lekkie wyprofilowanie klawiatury. Jeżeli zatem szukacie miniaturki, bez dwóch zdań TK63 można polecić, bo wykonana jest bardzo dobrze, oprogramowanie spełnia swoje zadanie, a zastosowane gateriony z żywotnością 50 milionów kliknięć nie odstają od oryginalnych Cherry MX-ów. Oświetlenie robi dobrą robotę, a technologia na druku Double Injection sprawi, że nie zetrą Wam się litery. Można ją podłączyć przez Bluetootha, kabel bądź 2,4 GHz, więc bez dwóch zdań jest to uniwersalny sprzęt. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!